Pięknie. Morze niebiesciutkie. Ładnie ty. Piesku mnie wolno, przez bramę. Meduza. Plaża w Seń. Jeszcze tutaj to nas nie było. Tam jest taka żwirkowata, a tu jest taka betonowa. Tutaj trzeba zeskoczyć po prostu, bo my nie będziemy się bawić w skakanie. Pójdziemy po prostu, nie wiem, czy tu, czy tam dalej podejdziemy. No jak sobie się podoba. No pojętne mi. Tam chyba nawet schody są, żeby zejść. Idziemy zobaczyć tutaj. Nie będziemy skakać. No to taka inna plaża. Innego typu. No naprawdę tak. Tak miejsko. Miejsko. Są schodki, także można zejść i płynąć. W sumie. Można. Czyli można tutaj się nawet rozłożyć. Można. A chcemy iść popatrzeć tam na cypelek? Czy jak to wygląda? Czy chcemy? Sugestia była, że idziemy. Dobra, to idziemy. No, to jest zaspokoić ciekawość. To idziemy na cypelek. Jak już wejdziemy do wody, to pewnie z niej nie wyjdziemy. No tak, i wam nie pokażemy nic więcej, dlatego trzeba iść dalej. My jesteśmy tak nakręceni na wodę, że jak już wchodzimy, to ciężko. Beach bar. Jak to tu wygląda? A tu już koniec? Tu chyba będzie już koniec. Plaży. A. Tutaj mogą parkować kampery. Tak. Tutaj jest pole kempingowe i zobaczcie, bardzo dużo kempingów stoi. Wszyscy pewnie wracają i tutaj zajeżdżają. No naprawdę, widok fenomenalny. Prosto z kempingu wychodzicie do morza. Rewelacja, naprawdę rewelacja. Ale dlaczego tyłem nie parkują? Tam od góry się wjeżdża. Że otwiera sobie? No tak, że przez przednią szybę sobie popatrzy, pewnie, nie wiem. Przednia jest zasłonięta. Tak. Wszyscy stoją przodem. No tam jeden się znalazł, freak, stanął tyłem. Ale ten autobus by się nam przydał. To byśmy mogli tak, zwiedzać świat. Tak, tutaj, o. Proszę. Musimy w totolotka zachnąć. Bo z butelek nie starczy. Przestań. Bo uwierzą. Rozkładamy się tak mniej więcej na środku. I idziemy pływać. Także będzie fajnie. Wchodzimy do wody. No, woda na pierwszy rzut oka jest zimna. Ale jak się już wejdzie, to jest ok. Jak już wyszedłem i wszedłem, to było ok. Izabel, ci będziesz płynęła? Izabelka wchodzi do wody. Zamacza się. O, woda zimna. I płynie. Jak ryba. Poszła. Ja od razu mówię, że nie wchodzę do takiej zimnej wody. Weszłem po kolana i mi starczy. Ja tam pływać nie będę. Słyszycie, Bałtyk, to nie dla mnie. Ja pływać nie będę. Także... Ja pozdrawiam pana Artura, a panie Arturze, nie wchodzę. O. Widzicie, jak to dobrze mieć kochaną żonę, która sprawdzi, jaka temperatura wody i wy nie musicie korzystać później. Ja nic, mówię, że pięknie wyglądasz. Że cię ładnie w tym Bałtyku oświetla. No. Także ja wchodzić na pewno nie będę. O, już się zgrzała. I za to, jak ryba w wodzie, to ja zwalę cieplutko. Lodowata. Dobra, wchodzę. Dobra, teraz ja wchodzę. Na pewno zimno.
fajnie. To już płytko. I zbieramy się. Fajnie było gdzieś. Z półtora godziny siedzieliśmy. Nie, godzinę w wodzie. W sumie półtora godziny byliśmy. Trzeba iść coś ogarnąć, jakąś rybkę. Piotrek mówi, rybka, może coś będzie dobrego, więc... Chińczyzna już poszła. Zaraz przepinę i po tak, spaliliśmy chińską zupkę, więc teraz ruszamy dalej. Ale fajnie było, popływaliśmy, więc... O, już piszą do ciebie. Cudownie było. Więc czas teraz, idziemy się ogarnąć, przebrać i ruszamy na dobrą rybę. Mamy nadzieję. Ja tylko powiem wam, że nie jesteśmy w stanie wam pokazać wszystkich naszych perypetii, jak wszystko się odbywa u nas. Fajerwerki dostałeś. Na naszą cześć. Jak to wszystko się odbywa, żebyście nie myśleli, że my też nie mamy jakichś tam problemów. Ale żeśmy tak zgrali, tak żeśmy ugadali wszystko, że w pięknym miejscu żeśmy wylądowali. Mamy piękną miejscówkę, teraz idziemy, przebieramy się i idziemy szybko coś jeść. Tak, dokładnie tak. Wszystkiego nie ma na filmie, bo wszystkim też wam nie mówimy dokładnie o naszych perypetiach, jakichś tam przemyśleniach, takich trudniejszych kłopotach, wiecie, życiowych. Bo jednak chcecie oglądać na te miłe rzeczy. Tak. A te takie inne, no to zostawiamy. Ale problemy też się zdarzają. Ale też są, tak jak u innych też są, także no. Ale na ten temat może zrobimy odcinek, będziecie chcieli, porozmawiamy o tym przed kamerką. Ale, no, kocham cię. Była mała kłótnia dzisiaj. No. Ale gdzie nie może ma, nie w jakim związku... Może nie kłótnia, tylko wymiana... Taka wymiana zdań, ostro. Tak. Ale gdzie nie ma, w jakim związku nie ma, prawda? No, no. Także zdarza się. Dobrze, ruszamy. Ruszamy. Cześć, Kicia. Kolejny kotek. Cześć. Do kamery chcesz, tak? Kicia chce. Ocierać mi chce się. Ale popatrzcie, jakie barwy ma. Niesamowity. Pokaż mordkę jeszcze. A zaś słuchaj. Piszcie, czy wolicie koty, czy pieski jednak? Czarna próbia. W ciąży jest? Nie wiem. Już jest po ciąży. Może po ciąży jest. Może się okociła. Jedzie wesele. Ciekawe, czy będą tędy jechać. Słyszycie? Trąbią. Pójdziemy, może zdążymy. Jadą! Staniemy, nagramy tutaj. Z flagami, zobaczcie. Chorwackie wesele. Będziemy machać. Będą na YouTubie. Jedzie chorwackie wesele, proszę państwa. Zobaczmy pannę młodą. Ale flagi powiewają. O jejku, ile tych samochodów jedzie. Ale już robią. I autobus na końcu. Ogromne wesele!